Za nami prawie 5 godzin usług, sesji. Powiem wam, że dla mnie to nic wielkiego, 5 godzin. W Indiach są nabożeństwa normalne po 5 godzin. Także głosi się długo, modli się długo. Po prostu trzeba być gotowym do wykonywania zadań. W tym roku, kiedy byłem w Indiach, byłem w miejscu przebudzenia, gdzie nabożeństwa zaczynają się w piątek, kończą się w niedzielę wieczorem i trwają w piątek od 10 do 16, w sobotę od 10 do 16 i w niedzielę od 10 do 16. To jest przebudzenie. To jest przebudzenie. I myślę, że damy radę jeszcze jedną sesję, bo my też w Polsce potrafimy. W Ustroniu też mamy cały dzień, tak? Damy radę. I wierzę, że Pan coś szczególnego przygotował dla nas na ten wieczór. Amen? Ja tak odczuwam od samego rana, że Pan jest wśród nas. Że dotyka naszych serc, że błogosławi nam, że mówi do nas, że możemy przeżywać z Nim wspaniałe chwile. Jak dobrze jest przebywać w obecności Pana. Jak dobrze jest być w takim miejscu, gdzie możemy szukać Bożego oblicza razem, możemy się razem modlić, możemy razem doświadczać przemiany naszego życia. Przyznam się wam, mówiłem to na przedostatniej sesji, czyli przed kolacją, że miałem zupełnie inną usługę przygotowaną na ten wieczór. Kiedy przygotowywałem się do tych dni skupienia, to Pan do mnie mówił od poniedziałku i to, co przekazywałem wam dziś od rana, było tak z serca od Boga na ten czas, wierzę, dla was, dla wszystkich, którzy przyjechali na te dni skupienia. Ale kiedy po południu mieliście tutaj świadectwa, a ja poszedłem sobie tam do kancelarii, by się wyciszyć, by modlić się, by się tak posilać w Panu, Duch Święty wyraźnie do mojego serca mówił, że mam powiedzieć coś innego niż przygotowałem. Czasami, gdy jesteśmy w miejscu, gdzie posługujemy, Duch Święty przychodzi i nas prowadzi, koryguje, objawia nam, pokazuje nam, co chciałby powiedzieć. Wierzę, że będziemy mogli za moment stanąć razem przed Panem. I zakończymy ten wieczór taką szczególną modlitwą, że będziemy się modlić, by uzdrowieńcza moc Jezusa dotknęła nas. Ja wierzę w Boże uzdrowienie. Wierzę, że mamy obietnicę od Pana, że On uleczy choroby nasze, zabiera niemoce nasze, a sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. Wierzę, że w Bożym planie jest także fizyczne uzdrowienie dla nas. Ponad wszystko najważniejsze jest to duchowe uzdrowienie. Mówiliśmy o tym duchowym wyzwoleniu. Mówiliśmy o złamaniu jarzma, o wolności. Moje wykłady nazwałem Niech żyje wolność, bo nie ma piękniejszej wolności jak wolność w Jezusie. I możemy tego doświadczać, możemy to przeżywać. Ale Bóg w swoim planie, w swojej miłości zapewnił nam także uzdrowienie dla naszego ciała. Chodził Pan Jezus po ziemi i gdziekolwiek głosił dobrą nowinę, tam uzdrawiał chorych. Tam wyzwalał ludzi z chorób i niemocy. Ten sam Jezus jest pośród nas. Ten sam Jezus ma moc dziś uzdrowić ciebie. Może życie zniszczyło cię, może alkohol zniszczył twoje ciało, twój organizm. Może czujesz się wycieńczony, chory, ale Bóg ma moc ciebie uzdrowić. Dał mi Pan taką łaskę, że mogłem widzieć wiele niesamowitych cudów, które Bóg czynił. Niesamowitych cudów. Widziałem oczy niewidomej kobiety otwarte. Widziałem dziecko sparaliżowane, które zaczęło chodzić. Widziałem wiele Bożych cudów i wierzę, że ten sam Jezus jest dzisiaj pośród nas. On jest tutaj obecny. Jego zwycięstwo jest dla ciebie i dla mnie. Kiedy czytałem sobie Boże Słowo i czytałem Ewangelię Marka, nagle Duch Święty dotknął mnie dziś po południu i powiedział: przeczytaj to i podziel się kilkoma myślami, które włożył w moje serce.
w tym temacie. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale jest taki fragment, w którym Pan Jezus odpowiada, mówi tak. Jest to werset 22. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Wierzę, że to jest słowo na ten wieczór. Czuję wyraźnie, że Bóg chce coś do nas powiedzieć. Że Pan pragnie poruszyć dziś nasze serca. Chciałbym się odnieść do pierwszych słów 22 wersetu. Jezus mówi, powiedział, miejcie wiarę w Boga. I to, co czytamy tutaj w tym tekście, jest tłumaczeniem z języka oryginalnego na język polski. I wydaje mi się, że tak w tym przekazie, w tłumaczeniu, mentalnie tak pod nasz język, pod nasze społeczeństwo zostało to przetłumaczone. Miejcie wiarę w Boga, ale tak naprawdę oryginalny tekst tego słowa mówi wierzcie Bogu. I jest mała różnica między określeniem wierzę w Boga, a wierzę Bogu. Dzisiaj można spotkać ludzi wszędzie, którzy powiedzą wam, wierzę w Boga. Przecież ja wierzę w Boga. Wierzę w Boga. Siedzi przy bufecie już mocno wstawiony pan i zapytasz go, czy wierzysz w Boga? Oczywiście, że wierzę. Zapytasz dziś ludzi na ulicy, no pewnie, że wierzymy, żyjemy w chrześcijańskim kraju. Wierzę w Boga, ale jest różnica w określeniu wierzę Bogu. I tak naprawdę Pan Jezus mówi tak, ten tekst powinien brzmieć tak, a Jezus odpowiadając rzekł im, wierzcie Bogu, wierzcie Bogu. Wierzcie Bogu, zaufajcie Mu. To, co On mówi, jest prawdą. Tylko to, co Bóg mówi, jest prawdą. Jego Słowo jest prawdą. Jego przesłanie ma życie. Słowo Jego jest natchnione. Wierzmy Bogu dziś wieczorem. Wierzmy Bogu. Nie wierzmy naszym emocjom, nie wierzmy naszym odczuciom, nie wierzmy człowiekowi, nie bójmy się przeciwstawić ludzkiej opinii. Wierzmy Bogu. Bóg jest źródłem życia dla ciebie. Bóg jest źródłem uzdrowienia. On dziś ma moc, aby dotknąć twoich potrzeb. I Pan Jezus jest pośród nas. Bardzo ciekawy jest werset 23. Pan Jezus naucza i mówi do ludzi, aby nauczyli się przemawiać do swoich gór. Aby mówili do swojej góry. Co Pan Jezus ma na myśli? O jakie góry chodzi? O co chodzi? To takie tajemnicze. Mów do góry, rzeknijcie do góry, a ona się przeniesie i rzuci w morze. Jak to dziwnie brzmi. A tak naprawdę Pan Jezus mówi o górach trudności, kłopotów, problemów, które gniotą nasze życie. I bardzo ciekawa myśl, która porusza moje serce i z nią chcę się z wami podzielić. Po pierwsze powiem tak. Jezus nie powiedział. Jeszcze raz powiem. Jezus nie powiedział, że mamy płakać nad naszymi górami. Czy tak jest zapisane? I rzekł Jezus, płaczcie nad swoimi górami. O, jakie ja mam ciężkie życie. My lubimy, bo to jest ludzka, emocjonalna reakcja. Lubimy tak popatrzeć na tę górę naszych problemów i tak płaczemy pod tą górą. O, jaka ona ciężka. Jaka straszna ta choroba. Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, gdy odkrywamy, że jesteśmy chorzy, albo śmiertelnie chorzy, albo jest z nami źle, to płacz, lament. Pan Jezus nie powiedział, płaczcie nad swoimi górami. Pan Jezus powiedział, mówcie, przemawiajcie do swojej góry.
Chcemy być biblijni? Chcemy ufać Bogu, wierzyć Bogu? Jeśli zaufaliśmy Panu, jeśli ufamy Bogu, to daje nam Boże Słowo autorytet i zezwala nam przemawiać do naszej góry. Po drugie, Jezus nie powiedział, że mam mówić o mojej górze. Wiecie co, jest taka ludzka sfera w nas, taka emocjonalna sfera, że jak się wyżalimy komuś, to jest nam lżej. Dlatego ludzie chodzą i opowiadają drugim o swoich górach. O, jakie ja mam kłopoty. O, jak mi jest ciężko. O, jak mi jest źle. O, jakie ja mam życie. O, dlaczego mnie to spotkało. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Ciągle mówimy o naszej górze. Mówimy o tej górze. A Pan Jezus powiedział, przemawiaj do swojej góry. Mów do swojej góry. Mów do swojej góry. A ona rzuci się w morze. I po trzecie, Pan Jezus nie powiedział, że mam narzekać na swoją górę. A to w mentalności naszej, polskiej, jest wielki problem. Bo gdy tak posłuchamy ludzi, wszędzie wokół nas, wszędzie ludzie umieją niesamowicie narzekać. Mówi się, że Polacy są mistrzami w narzekaniu. Że polski naród jest tak utyskującym, narzekającym na wszystko, że w księgach Guinnessa bibili wszelkie rekordy. Zauważyliście, jak posłuchacie ludzi? Wszędzie na wszystko narzekają. I to też udziela się nam, że kiedy pojawiają się góry, kiedy przychodzą trudności, kiedy pojawiają się choroby, to naszą jakby ludzką, automatyczną reakcją jest narzekanie. Ale my mamy wierzyć Bogu. Ale my mamy zaufać Panu. Bo Pan przyniósł ze sobą, przyniósł ze swoim zwycięstwem na krzyżu pełne zwycięstwo dla naszego życia. I tak jak będziemy o tym mówić jeszcze jutro, tak jak On uczynił pełnię zbawienia, doskonałym zbawienie, tak jak dokonał pełnego zwycięstwa nad grzechem. Tak jak dokonał triumfu nad diabłem, szatanem i pokonał grzech, zwyciężył grzech. Dlatego dziś przychodzimy z wiarą i dziś tutaj modliliśmy się o wiele osób, które przychodziły do Pana, aby przyjąć zbawienie. Tak samo dokonał dla nas uzdrowienia. To jest bardzo mocno połączone ze sobą. To widać we wszystkich proroczych przekazach. Że dokonał zbawienia naszego, że krew Jego oczyszcza nas z grzechów, a sińce i rany Jego uzdrowiły nas z chorób i niemocy naszych. I mamy prawo jako ludzie zaufać Panu i popatrzeć na tę górę, na góry kłopotów, na góry chorób, które są w naszym życiu i mamy prawo ogłaszać Jego zwycięstwo, bo zaufaliśmy Bogu. Chciałbym krótko przez te trzy myśli przejść, obrazując tą prawdę Bożym Słowem. Abyśmy nie byli gołosłowni. Abyśmy przyjrzeli się temu, co mówi Bóg, co mówi Boże Słowo. A więc po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że mamy nie płakać nad naszą górą. Że mamy przemawiać do naszej góry. No tak, ale powiedz, bracie, jak to praktycznie robić? Jak to ma wyglądać? Na czym to polega? I powiem wam, że nie jestem przekonany do tego, że chodzi tutaj o to, żebym teraz stał na nabożeństwie czy w moim domu i wrzeszczał na górę problemu, która jest w moim życiu. Tu nie chodzi o to, że my wrzaskiem jakąś górę przestraszymy. Tu nie chodzi o to, że my teraz będziemy okrzyczeć i góro, uciekaj, rzuć się w morze, uciekaj ode mnie, uciekaj, wyrzucam cię, przeklinam cię, wyrzucam cię z mojego życia. Nie o to chodzi. Chodzi o tą wewnętrzną postawę serca. Chodzi o postawę wiary, o której mówiliśmy na ostatniej sesji. O postawę wiary, gdzie powołuję do istnienia, urzeczywistniam w moim życiu to, co Bóg obiecał dla mnie. To, co obiecał dla mnie. Co jest Jego obietnicą dla mnie. Oto pierwszy przykład. W Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, czytamy o pewnym ojcu, który bardzo kochał swoje dziecko.
Bardzo kochał swoją córkę. Ale oto pewnego dnia zauważył, że z jego dzieckiem dzieje się coś złego. Że ta piękna, młoda dziewczyna zaczyna coś źle wyglądać. Zaczyna ją męczyć choroba. Był on zacnym człowiekiem. Był on znany w okolicy. Był przełożonym synagogi. Miał na imię Jair. I wiecie, my przesuwamy góry, usuwamy te twierdze problemów w naszym życiu przez pewną postawę, która ta historia nam pokazuje. Pan Jezus pokazał w tej historii sens, znaczenie swojego przesłania. Dlatego, że w tej historii, gdy tak się jej przyjrzymy bliżej, odkrywamy, że jest wielka różnica między faktem, stwierdzeniem faktów, a prawdą. Czy wiecie, że jest różnica między faktem, faktycznym stanem rzeczy, a prawdą? Jest różnica. Pan Jezus ją pokazał. Bo wiele razy w naszym życiu są stwierdzone fakty. I my tak po ludzku chwytamy się stwierdzonych faktów, stwierdzonych diagnoz. To nie znaczy, że to jest coś fałszywego. Po prostu uznajemy fakty. Ale prawda jest zupełnie inna, bo dla nas prawdą jest Jezus. Dla nas prawdą jest Bóg. Dla nas prawdą jest to, co uczynił Bóg dla nas. I w Jego imieniu możemy odkryć prawdę i żyć prawdą. Przyszedł on do Jezusa, padł mu do nóg i zaczął go błagać usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Widzicie tą desperację ojca? Myślę, że każdy ojciec, kto kocha swoje dziecko, rozumie postawę Jaira. On bardzo to przeżył. On gdzieś był zdesperowany w swoim sercu. On prosił, błagał o łaskę dla swojego dziecka. Nie widzę tutaj, żeby on płakał nad górą, żeby on zamknął się w jakiej komorze i narzekał nad swoją górą. Nie widzę tutaj, aby przeklinał swoją górę, aby mówił wszędzie o niej. On przyszedł do Jezusa, padł do Jego stóp, jakby odkrył, gdzie jest źródło pomocy, gdzie jest źródło zwycięstwa. I później jest inna historia. I wreszcie Pan Jezus idzie do domu Jaira. Mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. To jest to jedno: nie bój się, jestem z tobą, z tych obietnic, wśród 365, które są wymienione w Biblii. Na każdy dzień. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, jestem z tobą. Nie bój się, jak Pan twój Bóg. Nie lękaj się, ja jestem twoją ostoją. Na każdy dzień. 365 razy w Biblii jest napisane: nie bój się, jestem z tobą. Nie bój się, tylko wierz. Na każdy dzień naszego życia. Staram się chwytać każdego dnia tę obietnicę. Leszek, nie bój się, Pan z tobą. Nie bój się, Bóg z tobą. I Pan Jezus mówi do Jaira: nie bój się, jestem z tobą. Jestem przy tobie. Ale kiedy tak stoją, to ta straszna rzecz dociera do nich. Diagnoza, fakt. Dziewczynka nie żyje. Ona umarła. Przestań trudzić mistrza. Przestań już go niepokoić. Już nie warto, nie trzeba. Wokół zebrali się ludzie, którzy zaczęli płakać nad zwłokami dziewczynki. To był fakt. Stwierdzono zgon. Ona nie żyła. Ale prawda była inna. Bo Bóg patrzy innymi oczyma. Bóg patrzy inaczej. Przypomina mi się historia wspaniałego człowieka ze Starego Testamentu, Józefa. Na pewno czytaliście. Kiedy bracia zazdrości zemścili się nad nim, pobili go,
poranili, wrzucili do studni. Później sprzedali go w niewolę do Egiptu, a przyszli do ojca swego Jakuba z jego płaszczem. To notabene ten płaszcz, który tato mu uszył, który dał mu w prezencie, cały zakrwawiony. I mówią mu, słuchaj, znaleźliśmy to, jakiś dziki zwierz rozszarpał Józefa, tak nam przykro. Ojciec wziął ten płaszcz, wziął tę szatę zbroczoną krwią i Biblia mówi, że popadł w głęboką żałobę, bo syn mój nie żyje. Ale prawda była zupełnie inna. Józef żył. I Bóg miał swój plan. Czy wiecie, że jeśli jesteśmy w rękach Bożych, Bóg ma zawsze plan. Bóg ma zawsze rozwiązanie. To nie jest jakaś sytuacja beznadziejna. To nie są ręce, które nie mogłyby coś zmienić. Boże ręce to szczególne ręce. One mogą odwrócić nawet zło w dobro. Halleluja. Dlatego życie z Bogiem jest takie fascynujące, takie piękne, że nawet gdy idę doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. Bo On ma moc odmienić ten los. Nawet jeśli mam ciężkie dni, nawet jest mi źle, choruję, źle się czuję, przechodzę przez doświadczenie, to Bóg tak i tak zawsze znajdzie wyjście. Bo On wszystko kontroluje, On wszystko widzi. Kiedy Pan Jezus wszedł do tego pomieszczenia, kazał wszystkim zawodzącym, płaczącym odejść. Bo nie powiedział, płaczcie nad swoją górą. On nie powiedział, narzekajcie na swoją górę. On nie powiedział, opowiadajcie o swojej górze. On powiedział, mówcie do swojej góry. I mówi, słuchajcie, ona tylko śpi. Fakt jest taki, że umarła. Ale prawda mówi, że ona tylko śpi. Wziął jej rączkę i powiedział, Talita kumi, wstań. I dziewczynka wstała, została dotknięta Bożą mocą. Ten sam Jezus jest dziś wśród nas. On ma moc nad twoim stanem. Taki mail otrzymałem niedawno. Witam pastorze, to jest od siostry, od małżeństwa, młodego małżeństwa z naszego zboru. Po jednym z niedzielnych nabożeństw, niedawno. Chcieliśmy się podzielić świadectwem. W niedzielę po nabożeństwie, jak wróciliśmy do domu, Laura, dokładnie nie wiemy, jak to się stało, ale uszkodziła rączkę w nadgarstku. Cała ręka spuchła i była bardzo czerwona. Było to poważne, bo nigdy w zasadzie tak nie płakała. Nie dało się jej uspokoić niczym. Nie mogła ruszać ręką. Gdy chciała poruszyć, to płacz już w ogóle był tak straszny, jakiego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Mieliśmy już pojechać na pogotowie, ale nagle... Ale nagle, matka mówi tak, ale nagle mówię, Panie, Ty możesz to uzdrowić. I tak mówiąc, zadzwoniłam do znajomych, do mojej grupy domowej, aby modlili się w tym samym czasie, w tej minucie. I zaczęliśmy się modlić po chwili, po kilku minutach. Płacz ustał, dziecko zaczęło się uśmiechać, zaczęło ruszać rączką, chwyta i w ogóle nic nie boli. Wszystko ustąpiło natychmiast. Mamy nie płakać nad naszą górą. Mamy nie mówić o naszej górze, ale mamy mówić do naszej góry. Mamy ogłaszać zwycięstwo Jezusa nad naszymi zmaganiami, nad naszymi chorobami, nad naszymi trudnościami. Po drugie, powiedziałem, że nie mamy mówić o naszej górze. W Ewangelii Marka, w tym samym rozdziale, jest historia kobiety. Jeśli byliście rok temu na Dniach Skupienia, to też w jednym z kazań mówiłem o tym. Kobieta, która nagle zaczęła krwawić. I to krwawienie nie ustawało przez 12 lat. Myślę, że opowieść tej pani, tej kobiety, bo ona nie ma imienia w Biblii, jest tylko o niej wspomniane, jak przyszła do Jezusa. Z tą opowieścią jedynie kobiety by mogły się utożsamić, rozumiejąc, o co chodzi. Biblia mówi, że ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a jej się pogorszyło. Ale w pewnym momencie jej życie się zmieniło. W pewnym momencie jej myślenie się zmieniło. Co było powodem tej zmiany jej mentalności, jej spojrzenia na swój stan?
usłyszała wieść o Jezusie. Naszym językiem dzisiaj, współczesnej ewangelizacji mówiąc, po prostu zetknęła się z Ewangelią. Usłyszała o Jezusie, który ma moc zmienić jej sytuację. I kiedy teraz patrzymy na tą kobietę, o tym mówi Boże Słowo, Ewangelia Marka, 5 rozdział. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, weszła do tłumu ludzi, gdzie był Jezus, i z tyłu, aby dotknąć się szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Poruszyło mnie to, że ona nie chodziła w koło i już nie bębniła, nie trąbiła o swojej górze, tylko mówiła inaczej. To było uderzanie w jej górę. To było przesuwanie tej góry. Ona mówiła, będę uzdrowiona. Będę uleczona. Nie wiem, nie pamiętam, czy w zeszłym roku wspomniałem wam, że byłem na ewangelizacji w Indiach, gdzie robiłem wezwanie i nagle Duch Święty mi powiedział, że mam zapytać, ile kobiet cierpi na krwotok. Około 100 osób, 100 pań, dziewczyn młodych, starszych kobiet wyszło do przodu, że mają ten problem. Mówię, mówię, co to jest? Pytam się pastorów po nabożeństwie, co to miało być? Oni mówią, wiesz, tu tak jest. Te biedne kobiety nie mają ani dostępu do służby zdrowia, ani się nie leczą, ani nie chodzą na żadne kontrole. Wiele z nich umiera w młodym wieku. Mają różne mięśniaki, różne wrzody, cierpią na dolegliwości kobiece. Jeśli Pan Bóg ich nie uzdrowi, jeśli Jezus im nie okazuje łaski, to umierają młodo, niektóre bardzo młodo. Modliliśmy się o te kobiety. One przyszły też z taką wiarą. Przyszły, bo usłyszały wieść o Jezusie. Połowa z nich to były hinduski, wyznawczynie hinduizmu. Nigdy z chrześcijaństwem się nie zetknęły. Wiecie, tam jest inaczej niż u nas. One przychodzą na taką ewangelizację, nagle słyszą o Jezusie, jak oni mają swojego Boga Siwę, albo mają jakieś inne bóstwo, które czczą. Albo słonia, albo krowę, która jest ich Bogiem. I teraz słyszą o Jezusie, który uzdrawia, że jest Bogiem, który ma wszelką moc i że ma moc uzdrowić je. Wow! Zaczynają otwierać swoje serce, chwytają wiarą. Usłyszały wieść o Jezusie i przychodzą w tłumie, aby się Go dotknąć. I nagle dzieją się cuda. A nagle Bóg czyni niesamowite rzeczy. Kiedy na drugi dzień pastor Abraham zapytał, ile z was, kobiety, które wczoraj przyszły, zostały uzdrowione, około 60 pań wstało, podniosło rękę z uśmiechem, mówią, ja jestem wolna, Jezus mnie uzdrowił. Nie badałem, ale wierzę. I mówią mi pastorzy, one mówią prawdę, to są szczere kobiety. Popatrz na ich twarze, to się stało, one są wolne. One są uzdrowione z tego, bo Jezus ma taką moc. Nie trzeba nam ciągle mówić o naszej górze. Nie trzeba nam ciągle płakać nad naszą górą. Nie trzeba ciągle nam narzekać na naszą górę. Trzeba nam przyjść do Jezusa z wiarą, a góra nasza rzuci się w morze. Bo On ma taką moc. Halleluja. Pan jest pośród nas. Ten sam Jezus. Myślicie, że byśmy organizowali dni skupienia, gdyby nie Jezus? A po co? Spotkanie dla spotkania? Wydarzenie dla wydarzenia? Nie, to nie ma sensu. A dlatego, że Jezus jest i On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jest pośród nas. Jeśli się garniemy do Niego. Wiecie, to jest sprawa tego typu. Trzeba postawić sprawę na maksa. I koniec. Wóz albo przewóz. Bóg albo nie Bóg. Jezus albo nie Jezus. Całym sercem. Nie 50-50. Nie trochę. Nie spróbuję, a jak nie, to sobie jakoś poradzę. Trzeba pójść całym sercem. Trzeba pójść całym życiem za Jezusem. Trzeba pójść i uwierzyć Jemu, że ta góra, która jest nade mną, zostanie przesunięta i dostosować się do tego, co On mówi. A to jest piękne, co On mówi. Nie muszę już płakać nad moją górą. Nie muszę narzekać na moją górę. Nie muszę o niej ciągle opowiadać innym ludziom, jak jest mi ciężko, jaką wielką mam górę. Ale mówię do tej góry, moją postawą i wiarą. I ostatnia myśl, którą zasygnalizowałem, też się chcę do niej odnieść.
Pan Jezus nie nakazał nam narzekać nad naszą górą. Do czego się tu odnieść? Tak pomyślałem sobie po południu. Bardzo ciekawym przykładem jest to, co piszą Dzieje Apostolskie o dwóch wspaniałych braciach, którzy pracowali na Bożej niwie, którzy głosili Ewangelię z pasją, którzy szli i ogłaszali uzdrowienie i wyzwolenie, a jak spotkali dziewczynę opętaną, związaną złym duchem, która ich nękała, to Biblia mówi, że w imieniu Jezusa nakazali duchowi złemu, aby wyszedł z niej i Duch Święty ją opuścił, a była to wróżka, która przynosiła zyski swoim panom ze swoich praktyk okultystycznych, a więc stracili źródło utrzymania. Ci się po prostu zdenerwowali, że firma im upada, że teraz biuro przestanie istnieć, no bo dziewczyna już nie ma siły ani źródła, ani poznania, ani koncepcji, jak wróżyć, jak docierać do ludzi, mówić im o różnych rzeczach. Rozłościli się na tych naszych dwóch braci, świętej pamięci braci, rozłościli się na nich. I mówią, trzeba im dać lekcję, trzeba im dać szkołę. I oni za swoją służbę, za swoje zaangażowanie, za swoje poświęcenie dostali lanie. A więc Biblia mówi, że bili ich kijami, rózgami. Później zdjęli z nich ubranie, zakuli w dyby i wrzucili do najgłębszego miejsca w więzieniu, najbardziej ciemnego, wilgotnego. Może pełno szczurów tam było, może pełno robactwa. Tam ich wrzucili i zostawili. Ho, 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 jaka góra. Ho. I teraz jest czas na przemyślenia. I teraz jest czas, aby zastanowić się nad całą tą sytuacją. A więc można teraz narzekać na swoją górę. Można teraz mówić, Panie, tak Ci służyłem, tyle poświęciłem i co mnie spotkało, i co mi przyszło. Ale oni nie narzekali na swoją górę. Oni powiedzieli, że usuną swoją górę. I oni nie krzyczeli na górę, aby rzuciła się w morze, aby to tak obrazowo zostało zrobione, jak Pan Jezus nakazał. Oni przyjęli pewną postawę, która usuwa góry. A wiecie, jaka to była postawa? Biblia mówi, że o północy, kiedy było najciemniej, najzimniej, kiedy może już byli zmęczeni, kiedy krew się lała po ich ranach, o północy Biblia mówi, że Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, a więźniowie, którzy byli wokół, się im przysłuchiwali. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby więźniowie słyszeli ich narzekanie? O, nasz los, jak nam ciężko, o, jakie mam ciężkie życie, o, jak mi jest źle, o, jak mi jest ciężko w tym więzieniu, jak bolą te dyby. Gdyby to słyszeli, co by mówili? Ale oni przyjęli postawę, która miała góry przesunąć, górę trudności swojego życia. Oni wiedzieli, gdzie jest klucz do zwycięstwa. Prawda, że w takich momentach nie jest łatwo się modlić i wielbić Boga. Byłem na ewangelizacji w listopadzie w Niemczech. Usługiwałem w kilku miastach, w Hamburgu, w Mannheim, w Wuppertalu. Kiedy byłem w Wuppertalu, przyszła do mnie siostra Joanna. Jeszcze młoda kobieta. I powiedziała, że wierzy Jezusowi, że usunie nowotwora z jej ciała. Ja mówię, Ale co jest? Mówi, jestem bardzo chora. Mam już kilka chemoterapii za sobą. Mój stan jest fatalny, pastorze. Przyjechałem na tę ewangelizację, aby Bóg coś uczynił z moim życiem. I chcę Go tu wielbić, chcę Mu oddawać chwałę, chcę Mu dziękować bez względu na to, jak się czuję i co jest w moim życiu. Powiedziałem jej, siostro, będzie taki czas na pewno, będziemy się o Ciebie modlić. Przed świętami Bożego Narodzenia otrzymałem takiego maila. Przeczytam wam go. Drogi bracie Leszku, może pamiętasz mnie z Wuppertalu? Modliłeś się o moje uzdrowienie. Mam raka, ale zniknęły mi dwa guzy.
największy w okolicy serca jest w remisji. Zniknęła mi całkowicie cysta z serca wielkości 3 centymetrów. Nasz Bóg jest wspaniały. Pozdrawiam w Panu i życzę błogosławionej misji w Indiach. Postawą naszą przesuwamy góry. Ja nie wiem, nie mam odpowiedzi, dlaczego w niektórych przypadkach Pan chorego zabiera do siebie. I powiem tak, moje nauczanie jest bardzo proste. Jeśli Bóg decyduje, żeby kogoś zabrać, to ja Mu nie będę w tym przeszkadzał. To jest Jego suwerenna wola. I w ogóle nie jest to dla mnie żadne załamanie, ani brak wiary, kiedy modliliśmy się i ktoś został zabrany przez Pana. Mówiłem na jednej sesji, że tak i tak, tam jest lepiej niż tutaj. Że Bóg dla nas tam ma lepsze miejsce niż ziemia. I On wie najlepiej, co jest dla nas najlepsze w danym momencie. Ale wiem także, że Bóg chce, abym wierzył i ufał Jemu, że On ma moc uzdrowić każdą chorobę. Że żadna choroba nie jest w stanie Go ograniczyć. Że wszystkie nasze dolegliwości Pan Jezus wziął także na krzyż i razem z grzechami tam unicestwił i przybił do krzyża. I sińce Jego są lekarstwem na nasze rany. Są uzdrowieniem dla naszego ciała. I dlatego Pan dotknął tą dziewczynę. Umówiłem się z pastorem, że przyjadę tu do was do Ustronia 24 marca, aby złożyć wam relacje z mojego pobytu w Indiach, pokazać wam slajdy, pokazać wam zdjęcia, pokazać wam wiele ewangelizacji, które miałem w ostatnich tygodniach miejsce poprowadzić w Indiach. I na jednym ze zdjęć jest ze mną mała hinduska. Ma 75 lat. Babunia. Jak usługiwałem na konferencji dla pastorów, gotowała nam obiad. Obsługiwała kuchnię. Nie było w tym nic dziwnego, jak to, że w zeszłym roku, kiedy byłem w tym miejscu na ewangelizacji, Bóg dał jej nowe serce. I mówi, pastorze, w zeszłym roku, jak tutaj byłeś i była ewangelizacja, nawet nie wyszłam do przodu, bo nie miałam siły. Byłam na noszach, przynieśli mnie tam, w tłumie siedziałam, leżałam na podłodze, Bóg mnie dotknął i dał mi nowe serce. I mam orzeczenie lekarskie, napisane, że mam nowe serce jak młoda kobieta. A moje serce było w takim fatalnym stanie, że już nie chciało pracować. A dzisiaj, mówi pastorze, mogę gotować wszystkim pastorom obiad. To jest Bóg. Tak usuwa nasze góry. Jeśli Mu uwierzymy, jeśli staniemy w prawidłowej postawie, będziemy oglądać Jego chwałę. Kiedy umarł Łazarz i Pan Jezus przyszedł do domu Marty i Marii, te kobiety bardzo to przeżyły, śmierć swojego brata. Już było po pogrzebie i Pan Jezus stanął w ich domu, bo taki miał plan, bo taki miał cel. On chciał pokazać, że panuje nad śmiercią i ma moc wskrzeszać umarłych. Powiedział do zatroskanych kobiet, powiedział do Marty, uwierz, a oglądać będziesz chwałę Bożą. Twój brat zmartwychwstanie. O Panie, ja wiem, że gdy przyjdziesz ponownie przy zmartwychwstaniu, on zmartwychwstanie. Ale Pan Jezus miał na myśli to, że jest w stanie go wzbudzić tu i teraz. Że ma moc go zawołać z grobu i on wstanie, on wyjdzie. Co notabene tak się stało. Historia nam mówi o tym, że grób otworzono, choć cuchnęło, ale Pan Jezus powiedział Łazarzu wyjdź. I Łazarz wyszedł. Bóg ma moc. Musimy Mu zaufać. Nie bójmy się ufać Jezusowi. Jeśli Pan zabierze kogoś, ciebie, mnie, czy kogoś innego, bo taki miał plan, nic się nie dzieje, nic złego się nie dzieje, kiedy Pan zabiera. Kiedy Pan zabiera do siebie, nie idziemy do piekła. Idziemy do nieba. A niebo to wspaniałe miejsce. Niebo to cudowny kraj. Niebo to miejsce, w którym przebywać będziemy wiecznie, tam już łez nie ma, płaczu nie ma, smutku nie ma. Troska o pensję odchodzi. Nie trzeba się martwić, jak wykształcić dzieci.
Nie trzeba myśleć o tym, czy będę zdrowy jutro, czy nie, czy będę miał na lekarstwa, czy nie będę miał. Tam już nie ma bólu, łez, smutku, tam jest pięknie, tam jest wspaniale, tam jest doskonałość Boża. Nie martwmy się. Ale dlatego, że mamy obietnicę i że Pan powiedział, że jeśli Mu zaufamy, będziemy oglądać Jego chwałę. Możemy wierzyć, że tu teraz dotknie nas i uzdrowi nas. Podniesie nas. Czy wierzysz, że Jezus jest tu? Twoje góry? Czy wierzysz, że możemy dzisiaj stanąć przed Panem i one mogą być rzucone gdzieś w morze? Naszą postawą. Naszą wiarą. Nie będziesz musiał i nie musisz płakać nad swoją górą. Nie musisz ciągle o niej mówić. Nie musisz na nią narzekać. Możesz swoim życiem powiedzieć: rzuć się w morze. Bóg jest zwycięskim Bogiem. On chce Cię dotknąć dzisiaj.